Siemanko. Nagrywam to jedno po drugim, dlatego jestem w tym samym. Pewnie wrzucę to z jakąś różnicą kilku dni. Wcześniej nagrałem backend, teraz będę ten backend łączył z frontendem. Tutaj jest link do ostatniego filmu oraz przypominam, link jeszcze jeden tutaj umieszczę do filmu pierwszego, w którym nadal jest konkurs, ponieważ dopiero przy kolejnym filmie będzie wybrany przeze mnie projekt, więc przypominam, na filmie pierwszym jest konkurs, gdzie trzeba w komentarzu dać pomysł na aplikację i można wygrać książkę z JavaScriptu. Po prostu przejdźmy do kodu i zróbmy frontend naszego projektu. Na tym skończyłem ostatni odcinek tego, jak implementowałem backend. Zróbmy sobie frontend. Powyłączam wszystko, co tutaj mam otwarte. Zrobię drugi folder, który nazwę na przykład klient i to będzie mój klient webowy, więc tak, to co potrzebuję, to jest oczywiście zainicjowanie projektu. To co potrzebuję, to na pewno przejść do katalogu klient i zainicjować npm init. Ok, zainicjowałem sobie npm-a i teraz muszę doinstalować paczki, których będę potrzebował. Ja będę korzystał z parcela do budowania projektu, więc doinstaluję sobie npm parcel. Źle napisałem, parcel bundler. Ok, zainstalowałem paczkę parcel. Potrzebuję stworzyć sobie skrypt, w którym będzie startował mój projekt. Start parcel build. Zacznie od index.html w katalogu dist. Ok, więc zróbmy sobie. Nie, źle zrobiłem. To jest build. To jest build. A skrypt start będzie parcel. index.html open. Parcel uruchomi mi serwer, w którym będzie śmigała apka reactowa. O, okej, nie powiedziałem, co będzie na froncie. Na froncie będzie React. React z GraphQL-em w TypeScriptie. Ale tak, najpierw utworzę sobie index.html, którym tak naprawdę za wiele nie potrzebujemy. Potrzebujemy prostą strukturę HTML-ową, którym będzie head, do którego dorzucę. Skopiuję sobie tutaj podstawowe rzeczy, które umieszczę w head. Dam title, na razie nazwę to projekt YouTube i dorzucę jeszcze generator parcel.js. W body potrzebuję jednego diva, w którym będzie root i drugi skrypt, w którym będzie mój pierwszy plik główny aplikacji. I nazwę go, wrzucę go do katalogu src i nazwę go index. TSX. TSX, czyli TypeScriptowy plik z Reactem. Dobra, mam index.html, potrzebuję tego pliku, utworzę sobie index.tsx i w index.tsx potrzebuję kilku paczek. Potrzebuję React DOM, który wyrenderuje mi diva, który napisze siemanko, aplikacja działa i dorzuci go do document get element by id root, czyli ten root, który dodałem w index.html. Tutaj React wyrenderuje mi aplikację, a moja aplikacja to jeden div z napisem. Potrzebuję React DOM. React DOM jest w paczce React DOM i potrzebuję również paczki React. Npm install jeszcze dodatkowo. Npm install. Może być install, może być i. Paczki zainstalowane. Paczki jeszcze zaimportuję. Import React from React. Import React DOM from React DOM. Tak, tak, wszystko jest w porządku. To co muszę jeszcze zrobić, to dociągnąć sobie paczki TypeScriptowe. Minus D, to znaczy, że zapiszę mi do dev dependencies w package.json-ie i dociągnę sobie paczkę types React i types React DOM. Ok, mamy to, mamy index.html. Nie mam jeszcze w ogóle zdefiniowanego, że mój projekt będzie TypeScriptowy. Potrzebuję TypeScripta, muszę dodać plik ts.config.json i w tym pliku muszę sobie zdefiniować podstawowe rzeczy TypeScriptem w Reactie. Ja tak naprawdę takie rzeczy zazwyczaj znajduję w jakichś dokumentacjach, jak sobie taki config TypeScriptowy skonfigurować. Ja mam już taki config zdefiniowany w innej aplikacji, więc ja sobie to przekopiuję i tutaj jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Wydaje się być wszystko ok.
Dobra, wszystko wydaje się być w miarę w porządku. Muszę jeszcze doinstalować paczki TypeScripta. Paczkę TypeScripta, którą muszę dodać do dev dependencies. npm install -d TypeScript. I teraz już wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. Uruchomię sobie npm start, czyli mój skrypt tutaj zdefiniowany, żeby parcel uruchomił mi indeks HTML. Uruchamia go pod localhost 1, 2, 3, 4. Widać, jest zbudowana aplikacja i w tym momencie aplikacja mi się uruchomiła. Mam jednego diva z siemanko, aplikacja działa. To, co chcę zrobić jako kolejną rzecz, to na pewno wrzucić to, zakomitować te zmiany. Zakomituję również zmiany serwera. Zobaczę, jakie mam tutaj zmiany. Dobra, wrzućmy wszystko, co dotyczy serwera. Git add server, git status, klienta również, więc wyrzućmy sobie ten git. Tutaj mam git restore. I co dalej? Staged client. Git status. Mamy tylko rzeczy związane z serwerem. Git commit -m initialize server. Git add. Git status. Mamy wszystko związane z klientem, ale jedną rzecz, której nie chcę robić, to na pewno nie chcę commitować cache'u. Ja tutaj zazwyczaj sobie radzę tak, jest mi dużo prościej niż wpisywać samodzielnie. Szukam tutaj rzeczy, klikam ignore, ale musi to być on state, ignore, i żeby ignorowało mi all files in cache. I teraz wszystkie pliki, które znajdują się w .cache, który jest potrzebny parcelowi, one nie będą komitowane. Git będzie je ignorował. Git commit initialize client. Git push. Wszystko komituję do maina jak na razie, bez żadnych oddzielnych branch. Więc tak, mamy działającą aplikację, mamy również działający serwer, tak jak w poprzednim odcinku. Teraz połączmy aplikację frontendową z tym serwerem, który tak naprawdę na razie zwracał nam tylko usera, dwóch userów, tak? Więc tak, to co potrzebuję zrobić, to na pewno skonfigurować Apollo Client po stronie frontendu. Tworzę sobie w src pliczek Apollo Client TSX, w którym to ustawię hosta. W tym moim przypadku na ten moment mogę go napisać tutaj, nie muszę go nigdzie wynosić, bo na razie mamy tylko aplikację localhost pod 3000 czy pod 4000. Muszę sobie przypomnieć, indeks zdefiniowaliśmy pod 3000. Pod 3000 / GraphQL mamy nasz serwer. Eksportujemy naszego Apollo klienta, który jest new Apollo client. New Apollo client, którego sobie zaraz doinstalujemy. Doinstalujemy go, to mi nic nie podpowiada, ale ja wiem, że chcę korzystać z npm install apollo react hooks. I w tym momencie z apollo react hooks wyciągam sobie apollo client create http link in memory cache from apollo React hooks. Dobra, zdefiniowany Apollo client. Apollo client potrzebuje linku, którym jest create HTTP link, który potrzebuje URI, którym jest host. I dodatkowo ma również cache. To potrzebuje tak. Teraz jest OK. I cache, który jest in new in memory cache. Dobra, mam zdefiniowany Apollo client. Przejdę z powrotem do index.html i tutaj zastąpię to czymś nowym. Utworzę sobie main tsx. Mój index będzie takim bardzo krótkim plikiem, w którym tak naprawdę będzie tylko render React domu. Utworzę sobie komponent funkcyjny reactowy, w którym będzie main, którego użyję tutaj. Main, i w tym mainie już będę robił
rzeczy. Już indeksu, indeks TSX raczej nie będę tykał, może jakoś za jakiś czas dopiero będzie mi to potrzebne, żebym go jakoś dotknął, coś z nim zrobił. Więc tak, to co potrzebujemy do tego, żeby podłączyć Apollo Server, potrzebujemy Apollo Provider. Apollo Provider, dokładnie, gdzie podpinamy klienta, a klientem jest ten klient, którego stworzyliśmy przed chwilą. Apollo Provider importujemy z Apollo React Hooks. Coś mi się tutaj client nie zaimportował. Client from Apollo Client import. Tak, teraz mi się zaimportował. I dodajemy tutaj diva, w którym damy siemanko. Uruchomię jeszcze raz aplikację. Zobaczymy, czy nic się tutaj nie wykłada. Tak. Coś się wykłada. Apollo Consumer can resolve dependency React. Apollo Consumer can resolve dependency React. Consumer get Apollo context. Dobra. Potrzebujemy pewnie jeszcze kilku jakichś paczek. Tak, ponieważ potrzebujemy Apollo React Hooks, ok, ale potrzebujemy Apollo Client. Teraz otworzę sobie dokumentację Apollo, ponieważ to mniej więcej robiłem z pamięci i korzystając trochę z wcześniejszego projektu, który pisałem. Apollo Client, get started. I tu mamy dokumentację. Potrzebujemy Apollo Client i potrzebujemy GraphQL. To potrzebujemy również mieć zainstalowane, żeby wszystko nam śmigało. Więc tutaj dorzucam Apollo Client, index, to mamy utworzone. Dobra, pierwsze query, to zrobimy troszeczkę inaczej. Podpięcie Apollo Providerem, tylko my wzięliśmy z Apollo Hook, żeby móc korzystać z hooków. Dobra. To jest ok, wersja druga. Dobra, mamy te paczki już zainstalowane. Wystartuję teraz z aplikacją znowu i zobaczymy, czy coś się naprawi. Nie, ponieważ nie mamy GraphQL tag, GraphQL parser, GraphQL tag. Potrzebujemy również paczki GraphQL tag. Cache. 2 hours later. Dobra, doinstaluję sobie jeszcze paczki, których potrzebuję najprawdopodobniej. I zobaczmy, czy poradzi sobie w tym momencie. Nie, nie poradziło sobie w tym momencie. Nadal. 2000 years later. No ale tak wygląda programowanie, tak? Tak wygląda programowanie, szukanie po prostu rozwiązań tego. Paczki się zmieniają, paczki się update'ują, rzeczy się zmieniają. Trzeba czytać dokumentację, trzeba po prostu znajdować rozwiązanie problemów, na które napotykamy. Więc ja tutaj nie chcę owijać bawełnę tego, że ja tutaj wszystko robię z pamięci czy coś. No nie. I tak samo popełniam błędy i tak samo każdy programista robiący swoje zadania w pracy również po prostu napotyka na problemy, tak? Na problemy, które nawet mogą okazywać się bardzo, bardzo błahe i bardzo proste do rozwiązania, no ale czasami po prostu tu trzeba poświęcić chwilę czasu na to, żeby te problemy rozwiązać. Dobra, więc tak. Mamy Apollo Client. Mamy przekazany main. Mamy Apollo Client tutaj. Uruchomię aplikację jeszcze raz. W tym momencie, jak widać, mam siemanko moje, które jest wklepane w Divie. I spróbujmy zrobić coś, żeby zaczytać dane z aplikacji serwerowej. Ja tylko te rzeczy dorzucę. Git add.git status git commit-m implement add Apollo client. Że napisałem commit przez 2m commit. Dobra. Te zmiany poszły do Gita, więc teraz tak. Musimy zdefiniować sobie schemę Musimy zdefiniować sobie schemę po stronie frontendu. Ja użyję po prostu rzeczy, których zazwyczaj używam w pracy.
Przekopiuję sobie skrypt napisany w JavaScriptie, który nazwę Donut Schema, który wklepuję tutaj na porcie 3000. Używam Apollo klienta, który pobierze mi schemę z konkretnego endpointu. Napiszę do niego skrypt tutaj, Donut Schema, który musi się uruchomić w Node i uruchomić mój skrypt Donut Schema. Dobra, potrzebuję paczki do generowania. Używam CodeGena, npm install CodeGen i potrzebuję również skryptu CodeGen, który uruchomi GraphQL CodeGen. Config weźmy z pliku CodeGen.yaml i muszę sobie ten plik dodać. I teraz tak, override true, schemę ma wziąć ze schema GraphQL, ponieważ ten mój skrypt download schema, on wrzuca schemę po prostu do tego katalogu, w którym jest tutaj zdefiniowany ten skrypt. Tak, schemę pobierze stąd. Documents ma wziąć src/tak. I to mają być pliki ts, tsx, GraphQL. Dobra. I generates src, generated, GraphQL, GraphQL, tsx, config. I teraz tak, chcę hooky, true. Components też wezmę. True, higher order components nie chcę. Plugins potrzebuję. TypeScript potrzebuję. TypeScript Operations i potrzebuję TypeScript Apollo, React Apollo. Dokładnie. To mogę tak. I drugi wygenerowany introspection result TS. Tak, plugins, fragment, matter, plugins, dobra, override, ok, dobra, mam zdefiniowany CodeGen, mam dorzucony skrypt, dobra, czy jeszcze potrzebuję kilku paczek, które sobie przekopiuję i utworzę tutaj dev dependencies, bo ja potrzebuję tych paczek tylko w kwestii developmentu. Tak samo przeniosę types, który również będzie mi potrzebny tylko tu, TypeScript, który również jest potrzebny tylko tu, parcel bundler, który również jest potrzebny tylko przy developmentie. GraphQL tak zostaje, React Apollo React zostaje, React DOM zostaje, CodeGen również można go przenieść, bo również jest używany tylko w przypadku generowania. Czy coś jeszcze potrzebuję tutaj w tym momencie? Nie potrzebuję, ale wydaje mi się, że pomyliłem paczki, bo zainstalowałem sobie CodeGen, a ta paczka chyba się nazywa GraphQL CodeGen. I ja muszę zainstalować sobie paczkę GraphQL CodeGen. Nie muszę sobie zainstalowywać, ponieważ te paczki mi załatwią sprawę. Więc CodeGen w ogóle może stąd wylecieć. Stąd również, bo go nie przeniosłem. I tak, npm install. Dobra, paczki się zainstalowały. Mamy CodeGen, mamy download schema. Uruchomię sobie run. Tak, muszę najpierw sobie włączyć serwer. CD server npm run start dev. Uruchamiam serwer na porcie 3000. Serwer jest uruchomiony. Teraz mogę uruchomić run download schema. Schema się pobrała. Tutaj mam pobraną schemę z mojego serwera. I teraz uruchomię CodeGena. Npm run CodeGen. No właśnie, i coś się wywróciło. Już patrzymy co. File to load from schema GraphQL. Unable to find any GraphQL type defined from the following pointer. Schema GraphQL. Tak. Tak, ponieważ nie ma co
nie ma co mi zdefiniować, co mam mi wygenerować. Nie wiem nic w tym momencie, czego potrzebuję. Więc ja zdefiniuję sobie tutaj jakiś query, tak? Queries, w którym dam users GraphQL. Ten users GraphQL to będzie moje query z Playgrounda. Uruchomię Playground GraphQL-a i pobiorę sobie te query użyte tutaj, definiowane tutaj i wklepię je do users GraphQL. I teraz uruchomię CodeGena. Nadal coś jest nie tak. File to load schema from schema GraphQL. Już patrzę. Źle napisałem GraphQL. Brawo ja. Ale tak czy siak niczego by mi nie wygenerowało, bo najpierw muszę zdefiniować, co chcę generować. I teraz zdefiniowałem, że w sensie zdefiniowałem. Oznaczyłem sobie w query, dodałem jedno query, które chcę wyciągać. I chcę wyciągać z getUsers wszystko. First name, last name, age. Dobra, skoro udało nam się wygenerować GraphQL-a z hooksami, mamy hook use getUsers query i go będę chciał użyć na mojej stronie. Chcę pobrać sobie userów ze strony backendu, żeby wyświetlić na frontendzie. Więc tak, utworzę sobie katalog components, components, do którego dorzucę plik users list tsx. Generuje komponent funkcyjny. Nie potrzebuję tutaj żadnych propsów. Nie potrzebuję żadnych propsów tutaj. Wyciągamy sobie tak. Loading data error z use getUserQuery z generated. I jeżeli jest to loading lub nie ma data, to wtedy zwracamy loading. Po prostu diva, w którym jest napis loading. Jeżeli jest error, to wyrzucimy div something wrong. A w przeciwnym wypadku, gdy wszystko to się nie zadzieje, czyli data będzie, zrobimy sobie table, w którym damy tHead, imię, nazwisko, wiek, a w tBody wrzucimy tak. Wrzucimy data, getUsers, zmapujemy po obiektach, user i on będzie zwracał wiersz, którym będzie user first name, user last name i user age. Tak. I te user list użyjemy w main, w obrapowanym Apollo kliencie. User list. Ok, zbudowało nam się. I tak jak widać, odświeżam, przez chwilę jest loading i dopiero po chwili wczytuje mi dane, które wyświetla. Jeżeli wyłączymy sobie serwer, mam tutaj uruchomiony serwer na innym terminalu i w tym momencie co chcę zrobić, mam loading, które się nie kończy. To można naprawić tym, że loading występuje na true zawsze, nawet gdy jest error, czyli nawet nie doszło do zaczytania, więc powinienem odwrócić i zrobić to w takim stylu i w tym momencie powinniśmy dostać something wrong. I te something wrong to tak naprawdę informacja dla użytkownika, mogłoby być inna, że coś jest nie tak z serwerem, spróbuj ponownie lub tego typu rzeczy, a my wiemy, że to nie zostało wykonane, ponieważ nasz serwer nie odpowiada. I uruchomię ponownie serwer, odświeżę stronę, jeszcze się serwer nie uruchomił, tutaj na dole widać moją konsolę. Ok, serwer się uruchomił, klikam loading, mam data i teraz wam pokażę, że to faktycznie są dane pochodzące z backendu, bo wejdę sobie do serwer, wejdę sobie do resolvers i tu, gdzie zwracam te dane, dorzucę jeszcze jednego użytkownika, którego nazwę Michał Testowy z lat 45. Zapiszę to, serwer odświeża, serwer został odświeżony, ja odświeżam stronę i jak można zobaczyć, te dane, które wklepałem na serwer, który już się odświeżył i po odświeżeniu strony one się aktualizują. Mamy tutaj jakieś błędy, warningi, którymi teraz nie będę się przejmował, ale tak wygląda mniej więcej połączenie backendu z frontendem i jak widać to wszystko ze sobą spójnie działa. I to by było na tyle na dzisiejszy film. Pamiętaj o tym, żeby
zobaczyć wcześniejszy film, gdzie robiłem backend aplikacji i jeszcze wcześniejszy, który tutaj w tych kartach polecających filmy, tutaj będziesz miał do nich dostęp, w tym pierwszym wideo, gdzie pokazywałem, jak korzystać z Gita. Tam również jest konkurs, gdzie w komentarzach najlepiej napisać, jaką aplikację tutaj będziemy programować. Jaki to ma być typ aplikacji? Wejdź, obejrzyj, zapoznaj się z tym konkursem. Odpowiedz tam na pytanie, dając po prostu swój pomysł. To, co jeszcze możesz zrobić, to odwiedzić mojego Instagrama Piotr Programista. Zapraszam Cię serdecznie. Tam wstawiam posty o programowaniu, o IT, o zdrowiu, o morsowaniu, o pracy zdalnej, o produktywności. Również czasami piszę o książkach, które czytam, więc zapraszam Cię serdecznie do zaobserwowania. I taka jedna mała dygresja na koniec. Nie traktuj tego wideo jako poradnika. Traktuj tę całą serię bardziej jako proces dokumentowania tworzenia projektu. W kolejnych odcinkach wydaje mi się, że nie będę tłumaczył, jak niektóre rzeczy się robi. Niektóre rzeczy mogą po prostu być wrzucane bardzo szybko, bez tłumaczenia, dlaczego tak, dlaczego nie. Gdybym miał wszystko tłumaczyć po kolei, to by się rozwlekało na godzinę materiałów, a tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi bardziej o przekazanie sposobu tworzenia projektu, całego flow, dobrych praktyk, które uczę się codziennie i które wynoszę tak z pracy komercyjnej, żebyś mógł się dowiedzieć, jak się pracuje, jakich narzędzi się używa. Więc tak, to taka mała dygresja na koniec i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.